Leti Shops chyba nie muszę nikomu przedstawiać. Mówili o nich już naprawdę duzi gracze na polskiej scenie. Nic w tym dziwnego, w sumie skoro to zwyczajnie fajne narzędzie. Ponad 22 milionów użytkowników na całym świecie. 3813 sklepów w ofercie. Liczby naprawdę robią wrażenie. Klikając w pierwszy link w opisie możecie zarejestrować się do Leti Shops i zacząć oszczędzać. Dla osób działających i robiących zakupy online, ale na telefonie, mają też aplikację mobilną. Rejestracja wymaga właściwie tylko maila i hasła. Jest do ogarnięcia w 30 sekund. Leti Shops zwraca określony procent z kwoty, którą wydacie, na wasze konto w formie cashbacku. Dla osób, które się naprawdę w to wkręcą, w ciągu paru miesięcy czy roku uzbiera się naprawdę niezła kwota do wypłaty. Wam to w niczym nie przeszkadza, a lepiej mieć parę stówek niż ich nie mieć. Teraz na zwiększonym cashbacku jest na przykład Allegro, na którym w sumie kupicie wszystko, co się da. Pierwszy link w opisie. Wpakować samochód do galerii handlowej. No fajna rzecz. Nie powiecie mi, że za dzieciaka jak szliście przez galerię i stał w niej samochód, to wiedzieliście od razu, że to musi być jakaś fajna fura. Może jeszcze wtedy nie znaliście marek. Może nie wiedzieliście, ile taki samochód kosztuje, ale skoro stał on w galerii, to musiało być już coś. Tutaj mamy sytuację, gdzie w galerii postawiliśmy auto wymyślone od zera. To już fajna rzecz, bo oznacza to, że samochód robi wrażenie i że po prostu się przyjął. Podoba się ludziom. A to dla mnie bardzo ważne. Chcę, aby samochody, które robię, były inne, żeby się wyróżniały. Czasem są również kontrowersyjne, ale jednak, żeby wzbudzały na samym końcu pozytywne emocje. 18 września. Miała być godzina 12:00, ale jest godzina 12:14. Galeria Bonarka Kraków. No i przybyłem, moi kochani, z case'em. Włazimy do galerii. Wczoraj wieczorem zaparkowaliśmy furę w galerii. Zresztą tak jak widzicie teraz na przebitkach, no to nie mogło być inaczej. Wjechaliśmy sobie dokładnie tymi wejściami, którymi wchodzimy teraz. Każdy, kto się zastanawia, w jaki sposób fura pojawia się w galerii, to jest sposób, w jaki fura pojawia się w galerii. I zobaczcie, ile ludzi stoi już tutaj teraz przy furze. Ale w związku z tym, że oczywiście jestem spóźniony o 13 minut, to lecę w pierwszej kolejności do sklepu na samą górę. Ja pierdzielę, ale to wygląda, jak stoi tutaj w galerii. Jaram się na matce. Siema. Rodziny, naprawdę. Tak? No widzisz? Ty chłop nawet dowód przygotował, że ma urodziny. I co byś chciał na te urodziny? No, zdjęcie, autograf. No to dawaj. Pozbijam po kolei. I ściema. Jeszcze nagramy sobie storeczkę do mnie na ten. Uwaga, 3, 4! Tak jest. Jest troszeczkę kolejeczka, ale myślę, że będzie szybko szło. Ale kosa. No to zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na pierwszy w historii drop stacjonarny. Kamuflaż. Zrobiliśmy to dobrze. Podpisywałem dziś się gościowi już na czole, podpisywałem się na tych takich przeciwsłonecznych z samochodu, podpisywałem się na case'ach, ale pierwszy raz, odkąd prowadzę Instagrama i YouTube'a, przyszedł do mnie gość niewidomy, któremu podpiszę się na lasce. Szacun, idzie na. To jest motywujące mocno, nie? No jest. Proszę cię bardzo, trzymaj. Dzięki. A no i bardzo fajna informacja dla was, budda.7, mój Instagram, właśnie wlatują tapety Nissana S13 The Nuke. Wcześniej takich tapet w ogóle nie było, więc jest to pierwszy drop tych tapet. Nie ustawiam Instagrama na żadne prywatne konto, po prostu wpadacie i sobie weźcie. Budda.7, zapraszam i polecam. Godzina 16:36, sobota, Galeria Bonarka, jedna z największych galerii w Krakowie. No i co, zapłon. Poza tym ochrona będzie miała problem, jakbym tu włączył ALS-a, to żeby wam nie ściemnić, na pewno by się włączył jakiś alarm czy coś, bo wystrzał ma około 140 decybeli, nie? No a my zwijamy, bo byliśmy tutaj od południa. Także dzięki piękne, teraz wam zostawię z otwartymi oczkami, no i uciekam. Nara! Dena. Drop kolekcji The Nuke naprawdę wyszedł grubo. Kolejka niestety miała aż 3,5 godziny stania i niestety również się nie kurczyła, ale nie mogliśmy nic z tym zrobić, ponieważ taki jest obecny reżim sanitarny w sklepach. Przez ponad 4,5 godziny stałem i cykałem fotę dosłownie z każdym. Niezależnie czy coś kupił, czy stał w kolejce tylko po to, żeby zamienić dwa słowa. To, jaką społeczność tam zobaczyłem, to jaką społeczność my tworzymy na tym kanale, jeżeli chodzi o społeczność oczywiście motoryzacyjną, to jest po prostu coś pięknego. Auto w galerii wzbudziło
budziło mega pozytywne emocje. Nawet ludzie, którzy nie oglądają kanału, stawali, cykali foty, dzieciaki jarały się jak autem po prostu z Need for Speeda. Wyprzedaliśmy praktycznie wszystko, co było na sklepie. Mega dziękuję wam za taką frekwencję tam, na miejscu. A skoro drop w galerii mamy już za sobą, to cofnijmy się trochę w czasie. Dzień po powrocie z Czarnobyla, z Ukrainy. 21 sierpnia 2021, Podkarpacie, Izdebki. Żegnasz Pancia? Żegnasz Pancia, bo Pancio wyjeżdża nagrać film dla swoich widzów. Znowu ten Pancio wyjeżdża. Moi kochani, witam was bardzo serdecznie w materiale, w którym będzie materiałem wyjazdowym. Jedziemy na Izdebki Drift Show, czyli na miejsce, gdzie zaczynałem swoją przygodę z driftem. Zobaczcie, coś boli lewa łapka i chyba będzie musiała pojechać do weterynarza, bo strasznie kuleje i dlatego taka jest smutna. W każdym razie wybieramy się na Izdebki Drift Show i to tam pokażę wam, jaka jest przemiana względem zeszłego roku, jako że to tam w zeszłym roku po raz pierwszy na porządnie driftowałem. Pokażę wam, jaka jest przemiana u mnie, jeżeli chodzi o prowadzenie samochodu, ale przekażę wam też, jaka jest zmiana, jeżeli chodzi o sam samochód, który prowadziłem w zeszłym roku, a który prowadzić będę w tym roku, czyli BMW E6.3 AMG. Materiał nieco inny niż zwykle, nie znajdujemy się na torze, znaczy teraz to w ogóle się znajdujemy na moim podjeździe, a właściwie na kopalni odkrywkowej, nie wiem, węgla brunatnego, burura mi pierdyluła pod chatą i mam 3-metrową dziurę. Se mam, fajnie jest. Ale pokażę wam przede wszystkim to, że będziemy jeździć na publicznej drodze, a nie będziemy jeździć po torze. Dla was w tym momencie wlatuje, moi kochani, intro, a my zaczynamy relację z Drift Show Izdebki 2021. No i meldujemy się już na Podkarpaciu i chciałbym wam pokazać, po czym poznać, że samochód jest szybki, oryginalny i zajebisty. Jest tylko jeden wyznacznik. Jest z nami też Rafonix. Ale nie powiecie mi, że nie. K***a, jesteś identyczny. Nie no, tak na poważnie, to jesteś identyczny. Patrzcie, jaka becia. Jak jechaliśmy, to myśleliśmy, że to Empiona w lusterku. I w ogóle z tyłu też jest na Kozaku, dowalona jeszcze od tego wszystkiego dyfuzorami. I chyba w gotóweczce, nie w leasingu. Widać, że pato streamerzy to dobrze żyją. Lusterka z emeczki, też fajne. A tak na serio, to beta, to jest 5 czy 5? A, to jest M50 na takim mocnym M-pakiecie. Bardzo, bardzo fajnie wygląda. Serio, jest sztos. Nawet ma przyciemniony znaczek. Taki detal, to wujo kamcio szanuj. No i dojechaliśmy już na miejsce. M4 postawiona, ludzi masa. Teraz trzeba postawić jeszcze drugie. Teraz chyba gadam do ludzi przez mikrofon. Jeszcze nie dawałem nigdy koncertu, podobno mam dać w przyszłym roku, ale jeszcze nic nie wiem na ten temat. A gadam przez mikrofon, bo zebraliśmy fanów, tak aby odpowiedzieć na parę najlepszych pytanek. Takie Q&A na żywo, można powiedzieć. Trzeba też zbić z każdym pionę i jako, że na Podkarpaciu jestem raz na jakiś czas, a wiem, że armię fanów naprawdę mamy tutaj sporą, to cyknąć z każdym zdjęcie. Meeting również dla samochodów. Auta stały cały wieczór dla tych, którzy jeszcze po prostu nie mieli okazji widzieć ich na żywo. I nawet tata przyjechał Aventadorem SVJ z nowym wydechem. Witamy szefa. Dzień dobry, wpadłem wcześniej, nie? Witam wszystkich, tu serdecznie wchodzę w drifty, robi się niebezpiecznie. Nie no, tak na poważnie, mini Mike, pozdrawiam cię. Nie no, jest już dzień kolejny, jedziemy na Izdebki, śmiejemy się od samego rana, dlatego zrobiłem taki wstępik do tego dnia, moi kochani. No i tam czeka już na nas E6.3 AMG S by Buddha, built by CK Custom in Nardo Grey Color and M4 DCT. Najdłuższa nazwa samochodu w historii. No, zabieramy się już na miejsce i tam zaczynamy, ogrywamy dla was imprezę. Tutaj w nocy stała ciężarówka, normalnie należy to towarzystwo dla M4 illegalowej, która tu stoi tam. Za mną, ale niestety się już zawinęła, więc wam jej nie pokażę, a właściwie pokażę ją, tylko dalej, w dalszej części materiału. Lecimy na miejsce bez zbędnego przyciągania i co? Tuko! Hej, ziomale!
Witam na przeciętnej polskiej stacji benzynowej. Fajnie to wszystko wygląda na tych górskich drogach, takich bieszczackich bym rzekł. Aventador dżepapę tak, jak my jedziemy z przodu, on jedzie dwa samochody za nami, że jak szczeli z wydechu, to ja mam wrażenie, że komuś spadł blaszak. Albo coś w tym stylu, bo jest taki huk o glebę jakby pusty z tego pustego wydechu. I wczoraj ludzie uwierzyli, że nie da się stać za Aventador. Podtrzymuję to, co mówiłem w tamtym odcinku. Nie da się. Chłop zatankował do pełna, naprawdę do pełna. Ja pierdzielę. Widać, że są pieniądze. Widać, że ta hodowla bawełny to jest jednak coś, nie? Patrzcie, jaki w ogóle ma korek Aventador. Taka ciekawostka. Zadziało. No niestety Łukasz wryka za bardzo się podpalił. Zblokowało mi kierownicę, Łuki. Zablokowało kierę? Tak. No już mieliśmy... Ile? Ruszyliśmy pół godziny z imprezą, mieliśmy już pierwsze zdarzenie. Łukasz Wawryka niestety zblokował mu kierownicę. Wylądował nam tam na pierwszym zakręcie za bandami. Dobrze mu się nic nie stało. I start mamy gotowy, więc ruszamy dalej. Kurde, jeszcze nie dojechałem na start, a gość już wyszczelił. I to fest. I to fest, pojechał prosto. Podobno mu się koła zblokowały, czy coś w tym stylu. Pewnie coś od wspomy, albo jeszcze gorzej. Ale nie ma stresiku. W zeszłym roku był. A teraz jakoś tak, jadę to jadę. Przejadę to przejadę. Nie no, kozak trasa, kozak klimat, ten górski. To ile jest ludzi, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko za chwilę będzie podawać. Na luzaku, w czapce zdać. Pierwszy przejazd, masakra, nie poleciałem pełną bombą, dwójka zdecydowanie za krótko, trójka zdecydowanie za długo, nie chciała wstawać, teraz włączyłem podtrzymanie, poleciałem troszeczkę lepszą prędkością, już było takie, kurde, powiedzmy 50% zadowolenia, więc jak się nauczę tą traskę za parę przejazdów fajnie lecieć trują, to myślę, że pojeździmy tutaj dzisiaj tak jak należy. Leci, leci jeden za drugim w rów. Moi kochani, przejazdy jeden po drugim jest coraz lepiej. Zaczynam już schodzić w dół z ciśnieniem opon, więc zaczyna być coraz szybciej, czuję się coraz pewniej, no i wszystko wygląda coraz lepiej. Mam nadzieję, że wam również się podoba. M4 Illegala jako safety car, GTR też śmiga, Aventador też śmiga. Ludzi masa. Nie wiem, czy 10, czy 15, czy 20 tysięcy, ale na każdym zakręcie masa właśnie tych ludzi. To jest najpiękniejsze całych właśnie.
stepka. Nie puszczajcie ludzi na trasę, mamy ostatni przejazd na dziś. No i słuchajcie, godzina 17, sobota za nami, a jutro od godziny 10 do 18, a później koncert Meza i Kubańczyka. Dobra, puszczamy safety, a za safety carem oczywiście jedzie Kamil. Palić gumę w M4, dużo ludzi dookoła, więc idealne do spalenia góry gumę M4. Kamil Lorenz, który jechał za mną, wystrzelił. Jeszcze nie rozmawiałem z nim dlaczego. A ja na prawym fotelu miałem mojego bratanka. Kamery, pa, kamera. To jest syn mojego brachola. Moi kochani, nie wiem dlaczego wystrzelił, jeszcze z nim nie rozmawiałem. Mam nadzieję, że to nie moja wina. Kamil to bardzo doświadczony kierowca, ja dopiero zaczynam. Więc mam nadzieję, że nie pojechałem jakąś dziwną linią, a on przez to wystrzelił w bandę. Tyle zabrakło i wypadłby całkiem w las. Więc jest o tyle dobrze, że nie rozwalił całej fury. Lecimy dalej, a to jest właśnie potwierdzenie na to, że izdebki nie wybaczają błędów. Na wszystkie gary i do tego wszystkiego kopci. Oby nie półka tłoka, bo to będzie już druga wtedy w komplecie i wtedy motor do śmieci. Dziwne, bo stało się to na zjeździe, nie na wyjeździe do góry pod obciążeniem, tylko na po prostu przejeździe takim najzwyklejszym. Na izdebkach nie mogło zabraknąć również pozytywnej. Krzysiek właśnie wylądował. A w bagażniku M4 dwie piłki sygnowane Illegal Night. Ja wam mówiłem na samym początku tego projektu, że my, moi kochani, bardzo chcemy się dzielić pieniędzmi, które zarabiamy na naszych ciuchach i tak dalej. Chcemy się po prostu tym sianem dzielić. Dzisiaj jest do tego bardzo fajna okazja. Zrobiliśmy dwie piłki, jedziemy na sam środek, gdzie jest najwięcej ludzi. Postaram się stanąć na dachu albo gdziekolwiek się będzie dało i albo kopię, albo rzucam piłki w tłum, tłum. Kto łapie, wygrywa. Nie rzucamy worków, to jeszcze nie ten czas, ale rzucamy piłki i każdą z piłek wymieniamy na 5000 zł dla was. Mówiłem wam, że będziemy się dzielić. A jak tak mówiłem, to tak jest. Zapraszam. Zróbmy hałas! Bijemy brawo!
Słuchajcie, moi kochani, możecie odliczać mniej więcej 2 minutki. Możecie się jeszcze ustawić. Tip ode mnie jest taki, że prawdopodobnie będę rzucał gdzieś tutaj u góry, ewentualnie gdzieś tutaj u góry. Jeszcze nie wiem, bo mam krzywą nogę i mogę kopnąć jakoś nie tego. I w dół będę rzucał tutaj, gdzie jest najwięcej ludzi. Mniej więcej w tą stronę. O, tutaj, gdzie chłopaki podnoszą ręce. Zaczynamy. Tak jest, zaczynamy, moi kochani. Mamy jedną piłę. Jeszcze nie łapcie. Łapcie wy, chłopaki, łapiesz? I druga piła, to są jak coś dwie takie piły białe. Słuchajcie, parę zasad na dobry początek. Pierwsza zasada jest taka, że jak ktoś złapie, odbije mu te ręki, to następne osoby łapią. Więc to nie wygląda tak, że jak ktoś złapie i odleci, to później są roszczenia, że ktoś złapał, ale nie złapał. Bo złapać znaczy złapać. Ale z drugiej strony też pamiętajcie, żeby zachować jakieś zasady bezpieczeństwa. Czyli nie zróbcie jakiegoś pogo, nie zabierajcie piłki, nie lejcie się o to. Mam nadzieję, że nie przyjechała niezapowiedziana drużyna futbolu amerykańskiego. I uważajcie na dzieciaki, które są między wami. Także moi kochani, myślę, że możemy zaczynać. No i tak trzeba żyć. Uwaga, leci pierwsza sztuka! Faktor? Chyba się leją. Mamy nadzieję, że oby nie. Ja to ma piłę. Mamy nagrane strona, moi kochani. Więc jak ktoś komuś zabiera, jak ten już leży na glebie. Jest? Kurde, za pięć koła, żebyście mu jedynek nie wybili. Yeah. No i mamy pierwszego ziomala, który zgarnął pięć koła od Illegal. To się nazywa szybki zarobek, ale legalny. Nagrodźmy go bradami, szczególnie tu, który zaraz będzie łapał. 5000 zł jest w tej ręce i moi kochani, w tym momencie 5000. Dziękuję. Wędruje do ziomala. Super. Uwaga, drugą chyba kopnę, więc uwaga, 3, 4. A, widzę, że tam jednak jest jakaś drużyna. Sami bramkarze. Uwaga, pół! Ktoś ma! Widzę ziomala, który ma! Nikt ci nie zabierze! Jest, nagrodźmy go brawami, będzie więcej takich akcji! Dzięki! Stary, w tym momencie wymieniam, żeby wszyscy wiedzieli, jak jest. Illegal dzieli się ze swoimi widzami. A i zdebki nam na to pozwoliły, więc chciałbym, żebyśmy i zdebki też nagrodzili wielkimi brawami. Bawimy się tutaj naprawdę świetnie, więc łapki w górę. No i kosa. Ta impreza to naprawdę świetny klimat. Nawet awaria auta nie popsuła mi w sumie dobrej zabawy. To, co się tam dzieje, to naprawdę jest definicja motoryzacji. Samochody driftujące wśród tysięcy widzów, ale na górskiej drodze. Helikopter ponad głowami i prowadzący całą imprezę, który komentuje na żywo każdy przejazd. Masa dzieciaków z rodzicami. Dwa dni, i to potężne dni dla fanów motoryzacji. To miejsce ma naprawdę olbrzymi klimat. Standardowo teraz krzyczymy Illegal Night, bo to projekt dziecko i projekt mojego życia, ale w związku z tym, że stawiam, że wielu z was ogląda tutaj mój kanał od samego początku, to i zdebki 2021 chciałbym zakończyć tak, jak rozpocząłem ten kanał, czyli hasłem bananowe życie na 3-4. Pozo, wszyscy znają hasełko? Uwaga! 3-4! Bananowe!